Na początku tak się zastanawialiśmy, no jak można przywitać mnie i wpadłem na taki pomysł, że tak naprawdę to jestem prezesem i to z Żoliborza. I mieszkałem na tej pięknej dzielnicy przez prawie 40 lat swojego życia. Niestety od 2 lat już w tym miejscu nie mieszkam, chociaż nie mówię niestety, bo jestem wieśniakiem, mieszkam już na wsi. Myślę, że wielu ludzi, którzy mieszkają w blokach, tak jak ja mieszkałem przez tyle lat swojego życia, to teraz zazdroszczą trochę tym ludziom, którzy mają trochę przestrzeni i lasu, łąki, gdzieś, gdzie można wyjść i cieszyć się tym, co Pan Bóg stworzył. Myślę, że wszyscy z nas, którzy obserwujemy to, co się dzieje dookoła nas, dochodzimy do wniosku, że z naszym światem dzieje się coś złego, coś nie w porządku. Coś złego dzieje się z ludźmi. Odnosimy wrażenie, że ludzkość idzie w jakimś niebezpiecznym, niewłaściwym kierunku. I dla świata, który jest pogrążony w coraz większym chaosie, zamieszaniu, powstają w nas pytania, czy dla tego świata, który coraz bardziej jakby się stacza z coraz większą prędkością, gdzieś ku nieznanej, niebezpiecznej przyszłości, czy jest jakaś nadzieja? Czy można gdzieś znaleźć odpowiedzi na te dręczące pytania? Czy życie może być inne? I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 8 rozdział i tam w 34, 5 i 6 wersecie największy nauczyciel, Jezus Chrystus, wypowiedział następujące słowa. Cytuję go. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I jeszcze jeden fragment, to jest już fragment listu do Rzymian, 6 rozdział, 22 werset, tylko fragment. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu, a oddani w służbę Bogu. Człowiek został stworzony, żeby był wolnym. Człowiek nie został stworzony po to, żeby był niewolnikiem. W każdym z nas jest pragnienie, poszukiwanie, tęsknota do wolności. To jest wpisane, to jest w naszym kodzie. Często, gdy jesteśmy zniewoleni, nie czujemy się szczęśliwi. Nie chcemy być niewolnikami i nie ma się czemu dziwić, bo zostaliśmy stworzeni do wolności. Wszyscy chcemy być wolni, ale niestety problem polega na tym, że często myślimy, że nasza wolność zależy od okoliczności. Jak się zmienią okoliczności, to będziemy naprawdę wolnymi. Wyobraźmy sobie celę. W tej celi siedzi 2 więźniów. Odsiadują bardzo długi wyrok. I na wysokości gdzieś 2 metrów jest jedno małe okienko, mocno zakratowane. I jeden z tych więźniów podchodzi do tego okna, wygląda przez te kraty i drugi go pyta, co widzisz? No kraty. Ale po krótkiej chwili ten drugi przychodzi do tego samego okienka, do tego samego okna, wspina się na palcach i patrzy i ten drugi go pyta, co widzisz? Widzę gwiazdy. Przede wszystkim wolność to nasza wewnętrzna rzeczywistość. To jest stan, który charakteryzuje nasze myślenie i naszego ducha. I dlatego obserwując życie, musimy przyznać rację Bożemu Słowu, które mówi, że tak naprawdę człowiek nie jest wolny. Każdy człowiek jest zniewolony przez bardzo niebezpieczną chorobę, naprawdę niebezpieczną chorobę, przez śmiertelną chorobę i Biblia określa ją, że jest to grzech. Każdy z nas pragnie, tak jak powiedziałem, być wolny, a jednocześnie każdy z nas w jakiś sposób jest wyobcowany. Zmagamy się sami ze sobą, gdzieś wewnątrz siebie, w naszej egzystencji. Czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś wolność? Czy może nie ma żadnej nadziei? Czy może już nie ma miejsca na wolność? Czy człowiek musi być jak wędrowiec, który jest zgubiony gdzieś w ciemnej nocy i gdzieś wałęsa się bez żadnego celu? Czy życie człowieka tak właśnie można opisać? Czy takim jest życie człowieka? Myślę, że nie. Dlatego, że
Ktoś przyszedł z miejsca, w którym jest światło. Ktoś przyszedł i wszedł w naszą ludzką historię i nic już od tego momentu nie jest i nie będzie takie samo. I chcę powiedzieć, że On nie przyszedł, żeby nas pocieszyć, żeby nas trochę powspółczuć, pokrzepić jakimś dobrym słowem. Nie. On przyszedł, żeby nas uwolnić, aby nas zmienić, aby nas wyzwolić z tej wewnętrznej niewoli. On przyszedł, żeby dać nam życie. Przyszedł ponad 2000 lat temu ktoś, kogo nazywamy Jezusem Chrystusem. I z Nim życie naprawdę może być inne. On mówi, że można Jemu służyć w wolności. I mówi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mówi, że dwóm Panom nie można służyć. Musisz wybrać, muszę wybrać. Każdy z nas musi wybrać. Chcę opowiedzieć dzisiaj o pewnym dramacie. O dramacie, w którym każdy z nas ma w pewnym sensie swój udział. To dramat ludzkiej egzystencji. A równocześnie jest to dramat, który opowiada o wyzwoleniu. I ta sztuka ma trzy akty. Oto akt pierwszy. Nie wiem, ilu z nas jest studentami, nie wiem, ilu z nas było studentami, ale załóżmy, że jesteś studentem, nie mieszkasz z rodzicami, wynajmujesz gdzieś w jakiejś odległej miejscowości pokój albo pracujesz daleko od miejsca zamieszkania twoich rodziców, więc również jesteś skazany na wynajmowanie jakiegoś pomieszczenia. Czyli macie właściciela, który wynajmuje wam pewne pomieszczenie, mieszkanie do was nie należy, nie jesteście jego właścicielami. I praktycznie właściciel tego mieszkania traktuje nas w pewnym sensie, jakbyśmy byli jego własnością. Sprawia, że twoje życie, jako tego, który wynajmuje, jako tego studenta, jest bardzo mizerne. Ciągle domaga się jakiegoś wyższego czynszu, podwyższa te opłaty, żąda opłaty z góry i często domaga się do tego, żebyś mu parę miesięcy do przodu już zapłacił za ten czynsz. A gdy nie stać ciebie na wywiązanie się z tych zobowiązań, to straszy ciebie, terroryzuje. Czasem gotowy jest udzielić tobie pożyczki, ale jest gotowy to zrobić na zbójecki procent. Przychodzi do każdego dnia praktycznie, wchodzi do twojego pokoju i czyni to bez pukania. Zaczyna narzekać, nalega, niepokoi cię, krzyczy na ciebie, awanturuje się. Czasami stać go na to, żeby przyszedł i wrzucił śmiecie do twojego pomieszczenia, w którym mieszkasz. Nigdy nie jest w dobrym nastroju, niczym go nie możesz zadowolić. Zachowuje się despotycznie. Czujesz się jak przedmiot. Przestajesz myśleć o sobie, że jesteś wolnym człowiekiem. Myślisz, że straciłeś swoją wolność, że straciłeś swoją godność. Życie zaczyna być z każdym dniem coraz bardziej mizerne i pożałowania godne. A może wynajmowałeś takie pomieszczenie nie tylko sam, ale byłeś z innymi studentami. I musieliście płacić razem dużo pieniędzy. A właściciela nigdy żadna suma nie potrafiła zadowolić. Ciągle mówił, że zużywacie za dużo prądu. Wyglądało na to, że powinniście siedzieć po ciemku, że tak praktycznie jak przychodzi noc, to powinniście zapalać sobie świeczkę. Gdy myliście się, to powiadał, trzeba tę wodę ogrzać, prąd dużo kosztuje, więc najlepiej by było, jakbyście się myli zimną wodą. I gdy żyjesz w takim miejscu i w takim stanie, w takim domu, to wiesz, że coś musi się zmienić, że to dłużej nie może tak trwać. I próbowałeś znaleźć jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie, ale nie potrafisz zmienić tej sytuacji. Tyle jesteś już winny temu właścicielowi, od którego wynajmujesz to pomieszczenie, że wydaje ci się, że nie ma z tej sytuacji wyjścia, się z tego nie wygrzebiesz. Próbowałeś to zmienić, nic z tego nie wyszło. Ale jednak ten dramat, o którym mówię, nie kończy się w tym miejscu. Mamy akt drugi. Następuje wielka zmiana. Przychodzi nowy pan i mówi, kupiłem to miejsce. Jestem nowym właścicielem. Ten dom jest moją własnością. Możesz tu mieszkać tak długo, jak chcesz. Zapłaciłem wszystkie zobowiązania, wszystkie rachunki. Nie mogą być ci pokazane żadne rzeczy, które miałbyś jeszcze uregulować. Wszystko załatwiłem. Oczyszczę dokładnie ten dom. Teraz twoje życie będzie zupełnie inne. Możesz naprawdę zacząć żyć. Nie musisz niczego już spłacać. Jesteś od wszystkiego uwolniony. Możesz się cieszyć życiem. Jesteś uratowany. I dopiero ty
dochodzi do ciebie ta świadomość tej nowej sytuacji, tego nowego Pana, który tak wiele dla ciebie zrobił i zaczyna się cieszyć tym nowym życiem i tutaj zaczyna się akt trzeci. Ktoś puka do drzwi. Patrzysz przez wizjer, to znowu on. Stary właściciel. Jest wściekły, grozi tobie. Żąda, tak jak żądał różnych rzeczy przedtem. Mówi ciągle tak i tak ciebie traktuje. Zwraca się do ciebie tak, jakbyś ciągle do niego należał. Przynosi stare rachunki, stare kwity, stare zobowiązania. Mówi, wszystko zapłacisz, co do grosza. I znowu cię szantażuje. A ty jesteś w wielkim dylemacie. Co robisz? Czy zapłacisz? Czy będziesz się z nim kłócił? Czy wpadniesz w panikę? Tak w zasadzie to już wpadłeś w panikę. Może powinieneś go wypchnąć za drzwi, ale nagle sobie uświadamiasz, że jesteś za słaby. On jest dużo mocniejszy od ciebie. Co powinieneś zrobić? To, co powinieneś zrobić, to powiedzieć ze spokojem i godnością wolnego człowieka, wolnej osoby, nastąpiła zła zmiana. Jestem uwolniony od twojej tyranii. Mam nowego właściciela. Należę do kogoś nowego. Jeżeli chcesz coś załatwić, to idź do niego i z nim załatw tą sprawę. I to, jak mówisz, to, co mu powiesz, wprawi go w jeszcze większą wściekłość. Bo ton twojego głosu wskazuje, że szanujesz i kochasz tego nowego właściciela. Masz do niego pełne zaufanie. Starego pana się bałeś. Tym nowym się cieszysz. Kochasz go. Ale twój stary właściciel tak łatwo się nie poddaje. Zmienia swoją taktykę. Gdy zauważa, że jego groźby nie działają, że jego przekleństwa nie skutkują, próbuje cię przekonać, używa swojej logiki. To wszystko jest zwiedzenie. To, czego doświadczałeś w ostatnim okresie, to nie dzieje się naprawdę. Nic się nie zmieniło, nie ma żadnej zmiany. Życie jest ciągle takie samo, jak było. Zmiana jest niemożliwa. Ciągle musisz mi służyć, musisz mi płacić. A jeśli widzi, gdy tego słuchasz, że na to nie reagujesz strachem, próbuje innych sposobów, próbuje ciebie po prostu kupić jakimiś pochlebstwami. Nagle staje się bardzo miły, uprzejmy i powie ci, byłeś dobrym studentem, nasze relacje mogą być odnowione. Może były jakieś nieporozumienia między nami, ale do wszystkiego da się, że powiem inaczej, podejść. Możemy jeszcze raz zawrzeć umowę. Tylko pozwól mi wejść, porozmawiamy o tym, jak dorośli ludzie. Nie martw się, znajdziemy rozwiązanie. I teraz musisz być bardzo ostrożny. To jest dramat twojego i mojego życia. Nie wiem, w którym akcie, o którym mówiłem, w tej chwili się znajdujesz. Być może jesteś ciągle w akcie pierwszym. Twoje życie jest przykre, przegrane. Żyjesz tak, jak nie powinieneś. Podejmujesz decyzje, których za chwilę żałujesz. Wydaje się, że twoje życie kręci się w kółku, jest pozbawione sensu. Pozbawione jest radości. Czujesz się jak niewolnik. Wiesz, że nie jesteś wolny. Robisz rzeczy, których nie chcesz robić. Wiesz, że powinieneś żyć inaczej, ale nie masz siły, by inaczej żyć. Jest ktoś silniejszy od ciebie i zmusza cię, żebyś żył tak, jak nie chcesz żyć. Chcesz wszystko zmienić. Próbowałeś tego wiele razy. Zawsze z tym samym skutkiem. To jest pierwszy akt. Czy jesteś w tym miejscu? A może twoi nauczyciele sprawiają wrażenie, że wiedzą wszystko? Może ci mówią, że nauka udowodniła, że nie ma Boga i że religia jest głupotą, że dobrzy i wykształceni ludzie nie mogą wierzyć w kogoś takiego jak Bóg. Pamiętam taką historię, wyczytałem, że w czasach tuż po rewolucji Pawłow, ten znany rosyjski uczony, jak w każdą niedzielę szedł spokojnie do cerkwi. Spotyka go jakiś adiunkt i pyta, profesorze, wy jeszcze ulegacie tym burżuazyjnym zabobonom? A w ten czas Pawłow mówi, towarzyszu, nie każdy jest taki mądry jak wy. A może jest inaczej. Może sam doszedłeś do wniosku, że nie ma Boga, do wniosku, że nie ma Boga i żyjesz tak, jakby go nie było. Żyjesz po prostu, żeby mieć dobrą zabawę. Po prostu twoje życie to jedna wielka impreza. Chcesz wycisnąć z tego życia wszystko, co się da. Nie myślisz o śmierci i o tym, co po niej nastąpi. A może jest inaczej. Może zacząłeś dostrzegać, że ateizm nie jest tak bardzo naukowy, jak do tej pory go traktowałeś, jak o nim myślałeś.
Widzisz, że ateizm nie ma, że brakuje mu wielu sensownych odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Miałeś wielkie ideały, chciałeś pomagać innym. Ale gdy patrzysz na to, na ile udaje ci się te rzeczy wprowadzić w swoim życiu, to wiesz, że jest z tego niewiele. Może masz wspaniałe cele, ale to, jak żyjesz, jest tego zaprzeczeniem. Chcesz, żeby było inaczej, ale nie jest inaczej. Może nieraz próbowałeś zacząć od nowa. Od jutra będzie inaczej. I było. Przez 5 dni, przez 3 dni. A później wracało stare. Czy odkryłeś już, że nie ma w tobie mocy, żebyś żył według swoich ideałów? Odkryłeś tę prawdę? Wygląda na to, że jakaś niewidzialna istota żyje wewnątrz ciebie i sprawia, że robisz to, czego nie chcesz robić. I tak będzie. Aż do momentu, gdy przyjdzie Chrystus, a gdy On przyjdzie, to wszystko może ulec zmianie. Możesz doświadczyć tego wewnętrznego wyzwolenia, prawdziwej wolności. I możesz zacząć Mu służyć z wolności, z radości, nie z przymusu, jak czyniłeś to wobec swojego starego Pana. I każdy z nas przeżywa ten dylemat, ale pamiętaj, że ten pierwszy akt tej sztuki, o której mówię, sztuki życia, dramatu życia, nie jest jedynym i nie jest ostatnim. Nie musisz być niewolnikiem. Jezus przyszedł, by przynieść nam wolność. Cytuję. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Prawdziwie wolnymi będziecie. Z Chrystusem masz szansę na nowe życie. Twój stary właściciel co prawda może jeszcze przyjść i będzie się kręcił w pobliżu, będzie się niepokoił, ale przypomnij mu, że stracił swoje prawa. Twoim właścicielem jest ktoś inny. Został pokonany, ten poprzedni właściciel. A ten stary przyjdzie, by ciebie zaniepokoić. Spróbuje zanieczyścić twoje życie. Ale pamiętaj i nigdy nie zapomnij o jednej rzeczy. Chrystus zmienił twoje życie i daje ci nowy sposób myślenia. I używaj go. Upamiętanie to pokuta. Dosłownie oznacza zmianę myślenia. Jeżeli masz problem z tym, że wraca stare życie, to zadaj sobie pytanie, czy twoje myśli, świat twoich myśli jest kontrolowany przez Boże Słowo. Czy pozwoliłeś, żeby Boże Słowo, żeby Jezus zresetował to, jak myślisz, twój sposób myślenia. Jezus jest Panem, który uwolni cię od wewnętrznego rozdarcia. Tak jak powiedziałem, stary właściciel będzie wracał. Przyniesie zmartwienia, zacznie się martwić o przyszłość, o szkołę, o studia, o to, z kim się ożenię, za kogo wyjdę za mąż, czy moje małżeństwo przetrwa, przecież połowa małżeństw się rozwala. A może zaczniesz się martwić o zdrowie, bo jesteśmy bombardowani bez przerwy informacjami o chorobach, o śmierci. Stary właściciel zawsze przychodzi z jednym przesłaniem. Ze strachem, ze zmartwieniem, z użalaniem się. Próbuje ci obiecać niezależność, ale to, co naprawdę robi, to ciebie uzależnia. Zniewala. Chrystus jest inny. Chrystus daje ci wolność. Dlatego idź za Jego głosem, słuchaj Jego słów. On jest inny. Gdy przyjdzie stary właściciel, daj mu właściwą odpowiedź. Należę do Chrystusa. Teraz On jest Panem mojego życia. Mam inne, nowe życie. I tak jak powiedziałem, ten stary właściciel będzie wracał, ale ten nowy właściciel, Chrystus, nigdy ciebie nie zostawi. Ta walka się będzie powtarzała, ale nie rób jednej rzeczy. Nie wracaj na terytorium starego właściciela. Nigdy tego nie rób. Nie rób tego po nawróceniu i nigdy nie rób tego, żebyś wrócił na to terytorium, gdy jesteś sam. To terytorium może oznaczać to, co czytasz, to, co oglądasz, czego słuchasz. To terytorium można oznaczać przyjaciół, których wybierasz, którymi spędzasz czas, którymi trzymasz. Nigdy nie zapomnij o jednej rzeczy, jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A jeśli nie jest to prawdą w twoim życiu,
że nie jesteś nowym stworzeniem, to dzisiaj, dzisiaj to nowe życie może zacząć być Twoim udziałem. Ten drugi akt może się dzisiaj rozpocząć. Chrystus chce uwolnić. Nie daj się oszukać swoim odczuciom. Uczucia są najsilniejszą bronią, jaką dysponuje Twój stary właściciel. On jest słaby, jeśli chodzi o logikę, chociaż próbuje wywrzeć na Tobie wrażenie, że jest odwrotnie, ale z jego logiką jest bardzo, bardzo krucho. Jeżeli używasz właściwie swojego umysłu, odkryjesz słabe punkty w tym, co próbuje wrzucić i przemycić do Twojego myślenia. I z tego powodu on próbuje używać wobec Ciebie i mnie Twoich i moich uczuć. Chcę Ci przypomnieć rzeczy z przeszłości. Chcę wzbudzić stare uczucia, pragnienia, strach, nieufność, gniew, winę, zwątpienie. On z tym przychodzi. To jest jego menu. Ale Twoja odpowiedź powinna być bardzo prosta. Nie walcz swoją mocą. Nie bój się. Jak zaczniesz czytać Nowy Testament, to zobaczysz, jak wiele razy Jezus mówi: nie bój się, nie bój się. Dlaczego? Bo ten, który mieszka w tobie, jest mocniejszy od tego, który jest na świecie. Więc dlatego się nie bój. To Jezusowi została dana wszelka władza, moc i majestat. To On jest Panem. Idź za Jego głosem. Ufaj swojemu nowemu Panu. Nie polegaj na swoich odczuciach. One są zwodnicze. Bądź wytrwały. Wygrasz, zwyciężyć. Bo Jezus zwyciężył. I Ty jesteś więcej niż zwycięzcą, gdy jesteś z Jezusem. Uczucia nie są podstawą naszej wiary. Podstawą naszej wiary jest Boże Słowo. Dlatego czytaj Boże Słowo. Karm się tym Słowem. Niech ono kształtuje Twoje myślenie. Niech ono zmienia Twoje myślenie. Niech ono Ciebie wypełnia. Niech ono w nowy sposób kształtuje Ciebie, Twoje wartości, Twoje wybory, Twoje decyzje. Niech one w nowy sposób tworzą Twoje życie. To jest decyzja Twojej woli, decyzja Twoich myśli. Jeżeli to uczynisz, jeżeli pójdziesz za Słowem Bożym, jeżeli będziesz się troszczył o relacje, o więź, o bliską więź z tym nowym Panem, przyjdą nowe uczucia, przyjdą dobre uczucia. Nie bądź zniechęcony, chociaż wokoło będzie mnóstwo pokus, nie będziesz przegrywał. I o jednej rzeczy nie zapominaj. Uczucia i wytrwałość są najsilniejszą bronią Twojego nieprzyjaciela. Przyjdzie 2 razy, przyjdzie 5 razy, przyjdzie 100 razy, przyjdzie 1000 razy i będzie Ci oferował różne rzeczy, ale o jednym nigdy nie zapomnij. To kłamca. To kłamca. On nie mówi prawdy, nawet gdy się myli. On kłamie od samego początku i będzie kłamał do samego końca. Jest największym manipulatorem i zwodzicielem ludzkości. Możesz dzisiaj, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, obserwować to, jak działa. Ale Twój jest Pan jest inny. Nigdy nie kłamie. Jedyną był osobą na naszej planecie, która nigdy nie oszukała, nigdy nie zawiodła, nigdy nie miał złych myśli o jakikolwiek innym człowieku. Nigdy nie okazał nienawiści. Zawsze kochał. Nawet takich, o których myślimy, że nie warto na nich zwracać uwagi, że nie warto ich kochać. I on wzywa mnie i ciebie, człowieka, do nawiązania więzi z nim. I nie grozi jak stary właściciel, ale oczekuje, żebym zaczął mu służyć z wdzięczności, z miłości, z tego powodu, że go kocham. Uczynił mnie nowym stworzeniem. Jeżeli był taki moment w Twoim życiu nowego narodzenia, to stałaś się Jego córką, Jego synem. Dlatego nie bądź zniechęcony. Nie bój się, bądź wdzięczny, ciesz się, słyszysz? W Starym Testamencie jest taki gościu, który się nazywa Nehemiasz. Miał wielu nieprzyjaciół, miał niemożliwe zadanie do zrobienia. Miał odbudować mury zburzone mury miasta Jerozolimy. Miał mnóstwo wrogów wśród swojego narodu, wśród ludzi, którzy go mniej znali, wśród obcych, którzy ciągle czekali na to, żeby go zaatakować. Ale wiesz co, ten człowiek, gdy był, że tak powiem, w takim maglu, jaką miał odpowiedź? Radość Pana jest naszą największą siłą. Ile radości jest w Twoim życiu? Ciesz się nową wolnością.
Ciesz się nowym Panem, ciesz się nowym życiem. Nie zgadza się ze starym swoim Panem. On jest nieprzyjacielem, on jest kłamcą. I pamiętaj, że będzie wracał, nawet gdy Jezus został twoim Zbawicielem i Panem. On z ciebie nie zrezygnuje. Nazywany jest nieprzyjacielem, wężem, szatanem, będzie przychodził. Nie wpuszczaj go. Będzie próbował wstawić swoją nogę między futrynę i drzwi twojego nowego życia. Nie pozwól mu w to życie wejść nawet na jeden milimetr. Im bardziej będziesz poddany temu nowemu Panu, tym bardziej będziesz wolny i tym bardziej będziesz bezpieczny. Masz nowego Pana, jesteś pod nową władzą, masz nowego właściciela. I to On zasługuje na całkowitą wierność, miłość, zaufanie. I jedno jest pewne, z Nim życie wygląda zupełnie inaczej. Czy chcesz Mu służyć? Jest taka piosenka, stara pieśń, chyba Bob Dylan ją śpiewał, zawsze musisz komuś służyć. Zawsze. Może być to diabeł, albo może być to Bóg. Ale zawsze musisz komuś służyć. Ale ten nowy Pan chce, żebyś służył Mu z miłości. Czy jesteś na to gotów? Czy jesteś gotowy w ten sposób dać swoje życie do Jego dyspozycji? On jest warty tego, żeby wszystko dla Niego sprzedać. Pamiętasz taką historię z Nowego Testamentu, że gościu znalazł drogocenną perłę i sprzedał wszystko, co miał. Wiesz, musisz postawić wszystko na Jezusa. I wtedy będzie jazda. Wtedy się będzie działo. On jest jedyną istotą w całym wszechświecie, który może spełnić twoje marzenia. Jest w stanie dać ci życie, o jakim nawet nie potrafisz sobie tego życia wyobrazić. Najskrytsze pragnienia i marzenia On uczyni rzeczywistością. I On nie zawiedzie. On nie tylko mówi prawdę, On jest prawdą. Czy jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Zbawicielem? Jeżeli tak nie jest, czy widzisz dzisiaj, czy masz jakiś powód, dla którego nie miałby dzisiaj zostać Twoim Zbawcą? Czy chcesz, żeby ten drugi akt, w którym przychodzi nowy właściciel, wydarzy się dzisiaj, w twoim momencie, tutaj i teraz. Czy otworzysz swoje życie, by cię uwolnił? To jest decyzja, przed którą stoisz. Możesz to zrobić w słowach prostej, bezradnej modlitwy. On przyszedł, by dać ci życie, by dać ci wolność, by zwrócić ci szacunek, by dać ci cel, dać ci sens, by sprawić, że do każdego dnia będziesz się budził jak do nowej przygody. To jest możliwe. Stoisz przed decyzją. Czy pozwolisz Mu wejść i zostać Zbawcą i Panem twojego życia? Nie możesz dwóm Panom służyć. Ale pamiętaj, że zawsze będziesz komuś służył. Wybierz Jezusa. Wybierz życie. Amen.